Witajcie na kanale Tanie Majsterkowanie. Dzisiaj przed nami dość krótki odcinek, ale za to zakończony konkursem, w którym główną nagrodą jest multimetr cyfrowy firmy GVDA. Firma GVDA jest sponsorem dzisiejszego odcinka, a jeżeli jesteście ciekawi, jakie są zasady konkursu, to zapraszam do oglądania. Od razu uprzedzę, żeby nie przewijać na koniec, bo tym razem nie liczy się czas odpowiedzi, co jej jakość, tak więc możecie sobie spokojnie obejrzeć do końca, a później chwilę skupić się na odpowiedzi i być może ten multimetr, który omawialiśmy na jednym z poprzednich odcinków, trafi w Wasze ręce. Firma GVDA dostarczyła nam do testów cały zestaw detektorów, jak i czujników. Omawialiśmy zarówno detektor gazu, jak i miernik wilgotności drewna. Był również decybelomierz, wiatromierz, a na sam koniec został nam jeden miernik, a mianowicie luksomierz. Urządzenie swoją budową przypomina wszystkie wcześniej omawiane mierniki. Mamy tutaj dość spory wyświetlacz ciekłokrystaliczny, kilka przycisków, a u góry sondę pomiarową, która mierzy natężenie światła. Włączamy go za pomocą tego przycisku. On startuje dosłownie po chwili i na ekranie wyświetla nam się wartość podana w luksach. Tą wartość możemy zmienić na fotokandele. To jest inna jednostka, inna skala mierząca to samo zjawisko. Podejrzewam, że wartościami podanymi w fotokandelach bardziej interesują się te osoby, które mierzą za pomocą stóp i cali, natomiast osoby przyzwyczajone do metrów i centymetrów częściej jednak będą korzystali z luksów. Wynika to z tego, że w przypadku luksów powierzchnia, od której odbija się światło, podajemy właśnie w metrach, a w przypadku fotokandeli w calach. Jeżeli chodzi o pozostałe parametry, które są tutaj podawane na ekranie, to również mamy tutaj podaną wilgotność otoczenia, jak i temperaturę w tej chwili wyrażoną w stopniach Celsjusza, ale możemy ją również zmienić na stopnie Fahrenheita. Oprócz tego mamy przycisk Hold, którego naciśnięcie zamraża nam na pewien czas odczytywanie pomiarów. Aby wrócić do trybu aktywnego, musimy go ponownie nacisnąć. Z kolei dłuższe naciśnięcie tego przycisku podświetli nam ekran i gdybyśmy pracowali w jakimś bardzo ciemnym pomieszczeniu, to na pewno ułatwi nam to mierzenie wartości światła. Oprócz tego mamy ten czerwony przycisk Max i Minimum i ten przycisk będzie nam zapamiętywał największą, jak i najmniejszą wartość, która w danym momencie zostanie odnotowana. Ok, to tyle, jeżeli chodzi o wstęp teoretyczny. I teraz od razu powiem, że to urządzenie zostawiłem sobie na koniec, bo tak naprawdę z tego całego zestawu właśnie to urządzenie było dla mnie najbardziej tajemnicze. To znaczy zasada jego działania oczywiście jest prosta, ale tajemnicą było dla mnie to, do czego możemy wykorzystać taki miernik w naszych działalnościach związanych z majsterkowaniem. I tu pojawia się pytanie konkursowe, a osoba, która udzieli najciekawszej odpowiedzi, otrzyma w nagrodę ten właśnie multimetr. Osoby zajmujące się profesjonalnie pomiarami światła, na przykład pomiarami w przestrzeniach biurowych czy też przy stanowiskach pracy, oczywiście znajdą zastosowanie dla tego luksometru. Moje pytanie jest natomiast takie, jaki Wy macie pomysł na wykorzystanie takiego luksometra w domu, a szczególnie właśnie w warsztacie, może być również w ogrodzie, tak aby uzasadniony był zakup jego przez osobę amatorsko zajmującą się majsterkowaniem. Autor najciekawszego pomysłu zostanie również przeze mnie wyróżniony w dodatkowy sposób, bo oprócz samego multimetru będzie on patronem kolejnego odcinka, którego tematem będzie wykorzystanie luksometru w warunkach domowych. Na odpowiedzi, które muszą być napisane jako komentarz do tego filmu, czekam do kolejnej soboty, czyli do 4 marca. Wtedy nastąpią obrady jury i osoba, która moim zdaniem poda tutaj najciekawsze zastosowanie do tego luksometru, zostanie o swoim zwycięstwie poinformowana w komentarzu zwrotnym. Tak więc wszystkim życzę powodzenia, a na chwilę obecną to już koniec. Do zobaczenia, trzymajcie się!